Roluj tego Xerata, będziemy mieli cały zwierzęcy team. Zobacz. Jest zwierzęcy team! Kasypea to jest pół człowiek, pół jesteś wąż. Wężem, ja jestem ptakiem. Znaczy nie, dobra, Ogórek jest wężem. My jesteśmy ptakami. Kurwa! Cześć, jestem Doktor Hodowi, nam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kliniki. Dzisiaj mamy dla was nieco innego jak wyczekiwane przez was urfy. Zanim jednak do nich przejdziemy, krótkie info o konkursie. Po raz kolejny w dzisiejszym odcinku będzie do wygrania sprzęt SteelSeries. Gdzieś tam w trakcie odcinka spodziewajcie się przerwy na szczegóły. A teraz lecimy. A jeszcze chciałem ostrzec, że dzisiejszy odcinek może wyjść troszkę bardziej wulgarnie. No wiecie, urf bez prawy. Renekton? Powinienem się cieszyć? Co to jest? To jest urf, proszę pani. Juani? Oho, Panteon. Ktoś chce Panteon? Ja tak mi pasi, tak jak jest teraz. To ja zrobię jeszcze ten reroll i to będzie tragedia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O jest! Mateusz, ja ci przypominam tylko odcinek, w którym mówię, że jak pikniesz Rengala, to ktoś ma cię pierdolnąć w piesk. Gdzie mam iść, na mida? Tak. Przecież ja cały czas płonę! Nie spodziewaj się shieldów, bo ja nie umiem nawet takie miejsca grać. Spoko. W zasadzie, że ja mam gipsy. No! Ale dostał w pysk. Ale jest to medalka? Co? Medalka. Jakie jajka? Medalka. Aha. Nie. Jamajka! On ma taki spam! Podrzut! Okej. Okay. Może ja gram w Lola po polsku i słyszę dominacja. Jezus, czemu grasz w Lola po polsku? To ci tak muszę dodać. Bo brat ma Lola po polsku. Ja też gram Jezus, naprawdę. Kapitan, Boże, naprawdę? Patryk, co ty? Patryk. Twoja babcia ma Lola po polsku? Polski Lol jest tak rakowy. Zgadzam się. Jakoś tego nie odczuwam. Ja wiem, że po tym urfie, po prostu jak zagram normala, to będzie takie slow-mo. No. Taki ślimak. To jest tak jak skaczesz na trampolinie przez godzinę, a potem schodzisz i próbujesz podskoczyć na ziemi i takie, o kurwa, nie umiem skakać. Ja nie umieją skakać. Ja nie, czemu sur? Typki surrender i chcę normalną postać, dzięki. Aha! Wypisowałaś wszystkich supportów świata. Everybody do the flop. What?! Ale będzie piękny kawałek. O nie, ja chciałem tak ograć. Everybody do the flop! What?! No cfel! No cfel! K***wa co?! Oni mają co sekundę te Q! A Kuba, przyklnąłeś! Przepraszam. Jesteś u pani. Hello. Luksy życie. K***wa, zostawcie mnie w spokoju, do ch***wa Wacława! K***wa gówno! Siema Nelly. No! Jezu! Komedia. Tu ktoś się tepa, jakiś karakan. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Brawo, Bartek, kontrowałeś. No jaki pedał! Nelly, tamknęli nas, robi tę kanapkę. Co to jest kanapka? Subway. Kobieta nie wie, co to jest kanapka? Wow. Ale oni robią, co oni robią takie jakby hot dogsy. Ty jesteś hot dogs, no i tam nie ma parówki. Ale... To są dwie takie rozwarte bułki i tam się wkłada po środku. O tak! Wiem, o co chodzi. Dobra, proszę państwa, czas na trochę przerwy. I to, co tygryski lubią najbardziej. Czyli konkurs. Co jest do wygrania? Myszka Rival 100 i 3 podkładki pod mysz. Także zwycięzców będzie 4. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Tak jak w przypadku poprzedniego konkursu, wystarczy napisać komentarz oraz polubić ten film. Bardzo ważne jednak jest to, żeby w komentarzu zawrzeć swój mail.
tak żebyśmy mogli od razu skontaktować się z tobą, jeżeli wygrasz dany item. My sami otrzymaliśmy te nowe myszki od SteelSeries do testowania. O ile tego Rivala 100 nie otwierałem, jest to myszka dla was, dla widzów. Chciałbym, żebyście otrzymali ją w takiej możliwie jak najbardziej fabrycznej formie. O tyle sprawdziłem Senseiya 310 i Rivala 310. I muszę powiedzieć, że nawet aktualnie w tej chwili mam tego Rivala podłączonego. I śmiało mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Wygląda on tak. To jest ten charakterystyczny sposób podświetlenia, który widzieliście też na tych słuchawkach za pierwszym razem, kiedy je pokazywaliśmy. No i muszę przyznać, że zarówno słuchawki, jak i myszka są wyjątkowo komfortowe. Do mojego sposobu użytkowania sprawują się wyjątkowo dobrze. Ja niestety nie korzystam z tego podświetlenia dla słuchawek, ponieważ muszę bezpośrednio wpinać się jakby w interfejs mojej karty dźwiękowej zewnętrznej, ale jeżeli ktoś korzystałby z nich z USB, miałby je podłączone, do tego ma taki suwak, który pozwala ustalać proporcje między grą a TeamSpeakiem na przykład. Zawsze gdybyście chcieli podgłośnić czy też przyciszyć swoich teammateów w trakcie gry, wystarczy to zrobić jednym ruchem dłoni. Dodatkowo, jak pokazywałem za pierwszym razem, mamy tutaj przy słuchawkach mikrofon, dzięki któremu możemy od razu się komunikować z drużyną. Wystarczy jeden przewód USB, który przesyła i sygnał do słuchawek, i sygnał z mikrofonu do komputera. Co ciekawe, z tyłu tutaj macie taki przycisk, który pozwala wam na wyłączenie mikrofonu, żeby się szybko zmutować. Nie musicie sobie bindować żadnych przycisków na klawiaturze do TeamSpeaka. Wystarczy, że tutaj przyciskacie ten jeden przycisk. Tak samo tuż obok niego jest potencjometr głośności. Dzięki temu możecie sobie ustalić, jak głośno chcecie mieć sygnał w słuchawkach. Także jeżeli szukacie jakiegoś headsetu dla własnego użytku, polecam właśnie ten. Jeśli chodzi o myszkę, tutaj dużo więcej wam nie mogę powiedzieć, bo jako casualowy gracz raczej nie używam zbyt dużo przycisków. Jedne te trzy standardowe przyciski, prawy, lewy, scroll. Natomiast myszka posiada również dwa dodatkowe przyciski, które możemy używać kciukiem oraz jeden na samym środku, który pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie czułości myszy. Myślę, że to do graczy FPS-ów bardziej by się przydało. Do ligi nie do końca, aczkolwiek widzę jakieś zastosowanie. Na przykład przy lutowaniu Siona możecie sobie włączyć większą czułość i wtedy łatwiej tym operować. Myszka jest wygodna, nie zawodna. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Także jeżeli szukacie myszki, to pamiętajcie. Konkurs. Dobra, koniec mojego rantu. Wracamy do odcinka. Trzeba jeszcze kreta kupić, przeczyścić umywalkę. Jak ją zapchali po sam spach, to się czynić? Nelly! No, musiałem tam wlewać... Chuj! Nie wyjebało. Pojebało ich? Przecież kupę robiłeś. Czemu wychodzisz z gier? Bo chciałem kupę! Gdzieś idzie afk na chwilę. Ale już wystartowałem grę i zatwierdziłem czempiona, tylko że zrobili remake'a, nie poczekali na mnie. Jeszcze na końcu napisali, no to co, wszyscy report captain, hehe, XD. O kurek! Powiedz mi, że to nie jesteś ty. Udawę. Jezus, jakie to jest straszne! A bo to jest twój ruski ten, brat bliźniak. No. To jest wyciszone. Sukces. Jezus, miałem zawał, że ja cię nie ma. Co tam kolejne dwa... Jest! Jest. Ej, mamy to. Cassiopeia, what the fuck? Roluj tego Xerata, będziemy mieli całe zwierzęcy team. Zobacz. Jest zwierzęcy team! Cassiopeia to jest pół człowiek, pół Jesteś wąż. Wężem, ja jestem ptakiem. Znaczy nie, dobra, ogórek jest wężem. My jesteśmy ptakami. Kurwa! Ja zostaniem takie gówna. No i typowo! Typowo. Paczka rakana! Kurde. Dobrze, że chociaż splashował. Tak to bym wyszedł na frajera. To było tak trochę... A tak Worf, summoner... Flash za flash! O, flash, Timo, flash, można gankować, można gankować. W miesiące i lata. Warwick biegnie. Jest! Patrz, ściga. Patrz. Gej, idę za nim. No gej! Ciapnął! Kurwa! Co ty się tu co ty mi tu odpierdalasz? Karakanie, przebrzydły! Śmiecie, głupi! Weź się zrecalluj. Wbrew pozorom da się tutaj cofnąć w tej grze. Wow! Działa! Dzięki! Nie ma za co. Meli tam wyklika. Meli gaslingadem. Uj! Co?! Widziałem to na minimapie, pięknie wyglądało. Kto tu się tepa? To będzie Nautilus. Wow! Nikt tego nie zrobił w historii Dota! Tak! Nie zmusił do robienia kupy. Mój żołądek i dupa. Co to? Co zrobił? Co? Mój żołądek i dupa. No kurwa tak gówno! Kupcie sobie ten, soczewki. Noszę okulary, nie mogę. Soczewki. Mamy plecy! O, o, o. Ej, ten, patrz jak biegają!
pieski. No pierdolaj. Jakie dipsy, kapten! Dobra, kapten to wyniesie. Wyniesie to na jak na uniesienie. Ile? Jak żółknął! Masz... Też sobie kupię soczewkę, masz rację. Ja mówiłem to od 20 minut. Nie, ta gra nie trwa 20 minut, kapcie. Za to czas krzyżyma... oczekiwania trwa 20 minut! Jezu, poznańcie! Ale wiecie, ile ty ma makiny? 31. Panda, powiem ci tylko jedno, już wiem, czemu tak mało ulta było na kanale. Niby ci to serwują w takiej cukierkowej oprawie, fajna muzyka. A tak naprawdę to jest po prostu tak jak masz prezent na wysokości krocza i zdejmujesz w wieku, a tam taki...